Nie można powiedzieć, że każdy blok co do zasady powinien być rejestrowany, natomiast musimy zadać sobie szereg pytań, żeby na to pytanie móc odpowiedzieć. W tym celu należy ustalić, jaki jest to blok, ale nie chodzi przede wszystkim o, o to, kto ten blok prowadzi. Czy to jest osoba fizyczna, czy jest to blok prywatny, czy jest to blok prowadzony przez przedsiębiorstwo, przez osobę prawną, nie, czy jest to blok firmowy. To jak najbardziej nie ma większego znaczenia. Istotne jest to, jakie treści na tym blogu umieszczamy i w jakich odstępach czasowych. Z punktu widzenia prawa, możemy stosować w tym wypadku prawo prasowe, które jest niestety dosyć nieprecyzyjne, niedostosowane do obecnych realiów z punktu widzenia działalności internetowej przede wszystkim, ale również orzecznictwa, które nam niejako pomaga stosować to prawo w tym zakresie. Blog e, musi być zarejestrowany w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z blogiem, który nosi znamiona e, pracy. E, to znaczy jest to blog, który wypełnia ustawową definicję e, zarówno dziennika albo e, czasopisma w kontekście e, treści, które umieszczamy na takim blogu, czyli e, muszą być one o charakterze informacyjnym. W tych e, warunkach, jeżeli blog spełnia, definicję dziennika lub czasopisma, to wtedy jest konieczność rejestracji takiego bloku.